wdychanie w siebie substancji trujących i po prostu w ten sposób, że weszli w to bardzo głęboko, ludzie przestają palić, nie? Przestają po prostu, jeśli palą z uważnością, mam paru znajomych, którym właśnie w ten sposób się to udało, że dzięki temu, że przez tą obecność byli w stanie sobie uświadomić, jakie to jest ohydne i jak naprawdę tego nie potrzebują. I jaką jest to często ucieczką od emocji, które miały się wydarzyć. Często ludzie sięgają po papierosy, bo to jest jakby spłycenie procesu, który ma się wydarzyć w tym momencie. Co nie? Okej. Chciałbym wam powiedzieć coś, co będziemy sobie praktykować teraz. Chciałbym was zapoznać z taką fajną techniką, która się ciekawie nazywa RBDSM. Nie ma to nic wspólnego z BDSM, nie ma się czego obawiać i tak się nie ma czego obawiać. Myślę, że nazwa jest chwytliwa. Zaciekawiam. Tak więc RBDSM oznacza R, relations, związki, B, boundaries, granice, nasze limity, D, desires, czyli nasze pożądania, nasze życzenia, S, safety, bezpieczeństwo, M, meaning, znaczenie. Z czego S także idzie pod safe sex, bezpieczny seks i sexual history, historia seksualna, jeśli chodzi o jakiekolwiek choroby albo egzaminy i tak dalej. M także rozszerza się na morning after, co jest taką, co oznacza poranek po, a co jest taką ekspresją angielską, angielskojęzyczną, do poranku po jakiejkolwiek przygodzie związkowej, seksualnej. To się bierze z tego, że jakby jeśli dwie osoby się spotkały, poszły ze sobą do łóżka i później budzą się rano ze sobą po takiej szalonej nocy i ten morning after to jest właśnie ten moment. To jak to będzie? Czy w tym morning after są dwie opcje. Shame or glory. Wstyd albo chwała. Chwała jest jak jedna osoba drugiej zaproponuje małżeństwo, albo trwały związek najwyżej. Shame to znaczy, że okej, to do widzenia i nigdy się już nie widzą, co nie? Muszę lecieć, co nie? I zapominają sobie. Oczywiście to jest taka ekspresja w tym jakby w tej konwersacji. Chcemy, żebyśmy sobie wyrazili to dużo głębiej, jest dużo więcej opcji niż te dwie ekstremalne. Chodzi o to, jak chcemy być traktowani.
Okej, okay, teraz wam wytłumaczę trochę w tym, w szczegółach każdą tą literkę i sobie będziemy później przerabiać, tak żeby się bardziej głębiej poznać między sobą tutaj w grupie, ale także w naszych związkach. Część literek będziemy robić w grupie, żeby rozumieć, szczególnie o granicach, o naszych intencjach, już coś powiedzieliśmy. A niektóre będziecie przerabiać sobie, tylko w waszym związku będziecie rozmawiać we dwójkę. To już będziecie sobie na takie bardziej intymne tematy mogli porozmawiać. Ta konwersacja jest bardzo fajna, bo jakby czy to w przypadku dwóch spotykających się osób, czy to w przypadku już stałego, długotrwałego związku, może sprowadzić to połączenie, ten związek, czy to jest świeży, czy długi, na od razu głębsze poziomy. Jakby wyrażamy się, dając jednej osobie i drugiej przestrzeń do bycia wysłuchanym, bez interrupcji. Dajemy przestrzeń na wypowiedzenie się na tematy głębsze niż zwykle rozmowa o pogodzie albo o takich rzeczach, których jakby nie chcemy poruszać na pierwszych randkach, a czasami nie poruszamy nawet w długotrwałych związkach. Tak więc jeśli chodzi o długotrwałe związki, to polecam jakby robienie tej praktyki, tej konwersacji regularnie, co parę miesięcy, albo kiedykolwiek, jeśli coś się zmienia w związku i trzeba to uaktualnić, możemy zawsze zaproponować partnerowi, partnerce, okej. Tą konwersację. No i dzięki temu też wiemy, na czym stoimy, a często jakby jeśli wiemy, na czym stoimy, to możemy wchodzić we wszystko dużo głębiej, bo nie trzeba badać, nie trzeba jakby robić niepewnych kroków, ale jakby wiemy. Szczególnie jeśli chodzi o granice, to cały czas powtarzamy na naszych warsztatach i praktykujemy to. Wyrażajmy swoje granice, wręcz mówimy, że granice są sexy, bo tak naprawdę często to świadomość o tym, gdzie one są, pozwala nam na budowanie zaufania i jakby z czasem nawet rozszerzanie tych granic w sposób bezpieczny, w sposób świadomy i w sposób głęboki. Okej, tak więc R, relationship, związki. Chodzi o wszystko, co rozumiesz poprzez związek. W jakim związku jesteś na przykład? Może co przechodzicie w związku, może z czym się borykacie, co chcielibyście może sobie przerobić, co chodzi o wasz związek i wykorzystać przestrzeń do warsztatów. Tutaj na warsztatach będziemy rozmawiali wszystko tak jakby trochę w kontekście warsztatów. Jak to chcemy połączyć, jak rozumiemy związek w temacie tych warsztatów. Jeśli się łączymy z kimś, kogo dopiero poznajemy, możemy sobie wytłumaczyć, w jakim związku jesteśmy w tym momencie, czy jaki związek byśmy chcieli, jaki związek jest dla nas atrakcyjny, czy cokolwiek rozumiemy poprzez związek, wyrażamy się. Jeśli chodzi o następną literę, to jest B. To są granice, boundaries,
czyli wyrażanie swoich granic, wyrażanie swoich może limitów i jak może czy jak może chcielibyśmy na nich pracować, czy są to jakby granice, które nie jesteśmy gotowe przekraczać nigdy w życiu, ale może w przyszłości tak, może chcielibyśmy budować jakąś gotowość, by jakby przestać się ograniczać w jakichś tematach. I ogólnie, jeśli chodzi o seksualność, jeśli chodzi o kontekst tych warsztatów, może braku granic w różnych tematach, nasze podejście do nagości, jeśli chodzi o ćwiczenia z partnerem, ćwiczenia w grupie i tak dalej, i tak dalej. Jakiekolwiek granice, cokolwiek rozumiesz przez swoje granice, wyrażasz się. I to cały czas robimy w sposób tantrycznej komunikacji, że jedna osoba mówi, a druga tylko słucha. Ta osoba, która słucha, nie zadaje żadnych pytań, nawet nie kiwa głową, tylko po prostu całkowicie, z całą obecnością słucha. Osoba, która mówi, mówi to prosto z serca, czyli nie musisz się zastanawiać nad konsekwencjami tego, co powiesz na ten temat. Nie musisz sobie myśleć o tym, co twój partner o tobie pomyśli. Po prostu wyrażasz swoje serce, dasz temu płynąć. Zwykle daję wam mniej więcej ten sam czas na wypowiedzenie się. Jeśli nie masz nic do powiedzenia, po prostu czekasz, medytujesz nad tym tematem, który jest wyrażany, i może coś się pojawi w sercu, co będziesz chciała wyrazić. A jeśli nie, to po prostu czekasz do końca. W pewnym momencie, jak się czas skończy, daję wam znak, że czas, by powoli kończyć. To jest czas, by zakończyć nasze zdanie, zakończyć temat, który zaczęliśmy. I jak już jesteśmy wszyscy gotowi, to daję znak, ok, zmieniamy temat albo zmieniamy rolę. Ktoś inny się wypowiada, ktoś inny słucha. Następną literką będzie D, desires, czyli pożądania i życzenia. Czyli to, co rozmawialiśmy w temacie intencji, będziemy sobie głębiej wchodzić. Jakie są nasze pożądania, jakie są nasze intencje co do tych warsztatów, co chcielibyśmy osiągnąć. I no, możecie sobie wejść głębiej w seksualność, szczególnie jeśli tą literkę już będziecie robić jakby tylko ze swoją partnerką, z partnerem. I także w tych konwersacjach, jeśli na przykład uważasz, że ktoś, szczególnie kogoś, kogo poznajesz na tych warsztatach dopiero, mówi coś, co jest zbyt wyzywające, nie jesteś jeszcze gotowa na to, gotowy na to, to też możesz po prostu podnieść rękę i hej, nie chcę tego słuchać, posuwasz się za daleko, albo nawet okej, przestań, po prostu zmień temat. Wszędzie możemy mieć granice, także możemy mieć granice w wysłuchiwaniu czegoś na dany temat.
Oczywiście, jeśli się wyrażasz, to ty decydujesz, jak chcesz wyrazić swoje serce, jak bardzo chcesz się odsłonić. No i oczywiście, im głębiej w to wejdziemy, im bardziej jesteśmy otwarci, tym bardziej odblokowujemy naszą czakrę gardła i tym bardziej przejrzyści jesteśmy w naszym związku, w naszym doświadczeniu. Okej. Następną literką jest safety, czyli bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jak byśmy się czuli bezpiecznie na tych warsztatach. Czyli na przykład tu może się pojawić kwestia nagości na przykład, albo wypowiadania się publicznie na jakieś intymne tematy, cokolwiek, co daje nam czuć poczucie bezpieczeństwa, na przykład okazywanie sobie miłości, otwarcie może dać nam poczucie bezpieczeństwa, że jakby obnosimy się tą naszą miłością i ten. I wtedy jedna osoba może czuć się bezpieczniej niż jak to jakby ukrywamy i różne, cokolwiek jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I szczególnie co nie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, następny safe sex i co się z tym wiąże, sexual history. To szczególnie te osoby, które jakby spotykają się może pierwszy raz, nie znają się dokładnie i może myślą, żeby sobie głębiej wejść w te masaże tantryczne albo nawet wykorzystać przestrzeń i połączyć się po warsztatach, spać ze sobą. No i właśnie jest dobrze nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Co rozumiesz jako bezpieczeństwo seksualne? Czyli czy potrzebujesz jakiegoś zabezpieczenia? Czy może chciałabyś wiedzieć od osoby, z którą myślisz, żeby się związać, będziesz czuła się bardziej bezpiecznie, albo będziesz się czuł bardziej bezpieczny, jeśli będziesz wiedzieć, że osoba nie ma żadnych chorób wenerycznych czy innych, które mogą się roznieść w ten sposób. Może nawet chciałabyś zobaczyć jakiś ten, świadectwo o tym, albo i tak dalej, jeśli i tego typu rzeczy, co nie? Cokolwiek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Oczywiście sami możecie zadecydować, jak bardzo głęboko w to wchodzicie, prawdopodobnie w wcześniejszej literce the desires, wishes, to sobie jakoś poczujecie i jakby wiadomo, jak tą konwersację sobie prowadzić na przykład. Na warsztatach może nie jest konieczne rozmawianie o zabezpieczeniach seksualnych, jeśli się tego nie planuje. Ja nie wiem czasami, co się dzieje po warsztatach, ale warto jest sobie rozmawiać na ten temat, jeśli jest na to przestrzeń i jeśli coś takiego się pojawia. To warto to robić świadomie. Następną literką jest M. Meaning, czyli znaczenie. Jakie ma znaczenie tego wszystkiego? I to znaczenie może być na przykład, ok, spotykam cię
na tych warsztatach. Chcę jakby wejść jak najgłębiej w warsztaty, w doświadczenie. No, ale dla jednej osoby na przykład może być to potencjalna sytuacja, która może was zbliżyć do tego, żeby wykreować trwały związek. Dla drugiej osoby może być to sytuacja, która którą by nie chciałaby, żeby właśnie osoba nawet myślała o trwałym związku. Nie? Może mamy jakieś prywatne życie i nie chcemy tego mieszać i jakby chcemy mieć tylko partnera na czas warsztatów, a po warsztatach nawet może nie chcemy się przyjaźnić, bo chcemy mieć jakby uszanowanie naszego prywatnego życia. Dla niektórych osób na przykład to połączenie, tą konwersację możecie sobie robić w jakiejkolwiek sytuacji życiowej. Dla niektórych może być spotkanie się na jedną noc, a dla niektórych to może być jakby tylko jeśli znaczenie połączenia się może być tylko po to, żeby być, żeby zawiązała się jakaś przyjaźń, nie? Niekoniecznie z jakimśkolwiek połączeniem seksualnym albo wchodzeniu w jakąś relację, tylko po prostu zaprzyjaźnienie się z drugą osobą na głębszym poziomie, nie? Tak więc no, wyrażenie tych znaczeń, co jest znaczący dla naszego związku w tym momencie, po co my tu jesteśmy na tych warsztatach na przykład, w kontekście warsztatów, no, warto sobie to przegadać. No i morning after, czyli jakbyśmy chcieli byli być traktowani po tych warsztatach, co nie? W kontekście warsztatów, no nie? Albo nie wiem, jeśli się spotykamy na jedną noc i używamy tego w przyszłości, w tym kontekście, to jakbyśmy chcieli być potraktowani po tej jednej nocy? Czy chcielibyśmy, żeby może ktoś do nas zadzwoni i zapytał się, to jak się czujesz po dwóch dniach i może się umówił na następny raz, albo może nie, może po warsztatach chcielibyśmy, by przyjaźń się utrzymywała, może na następne warsztaty już masz kogoś, partnera, kogo znasz i tak dalej. Jakkolwiek chcesz być potraktowana, jak widzisz to, jak byś chciała być potraktowana, no, po tym związku, po tym, co się wydarza tu i teraz, co nie? No i tak jak powiedziałem, co nie? Te konwersacje możemy stosować. Ja na przykład lubię stosować to z każdą osobą, którą poznaję i którą biorę pod uwagę, że chcemy się jakoś połączyć. Nawet stosowałem to w rozmawianiu z moimi wolontariuszami, wolontariuszkami. Oczywiście nie rozmawialiśmy na temat bezpiecznego seksu, bo jakby jeśli chodzi o jakby taką relację pracodawca pracujący, to nie, no, nie musimy rozmawiać o takich rzeczach. Ale możemy wykorzystać inne i możemy zmodyfikować całą tą konwersację na te potrzeby. Jeśli na przykład nie wiem, chcemy się tylko przyjaźnić, to nie musimy też rozmawiać na tematy seksualne. Jeśli jednak wchodzimy w seksualność, to warto
wejść w to głęboko, co nie? Stosuję to na warsztatach. Pozwala to na głębsze poznanie się w grupie i też pomiędzy partnerami. Sami ocenicie. Jakieś pytania w związku z tym? Okej, dobra. To możemy wyłączyć jakoś tam. Okej. Dzięki za uwagę.